pojawiła się w przestrzeni nazwa Fala Renowacji. Justyna, jako osoba zarządzająca tą inicjatywą, spróbuj przybliżyć, czym ona właściwie jest. Unia Europejska zadeklarowała cel osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2050. Fala Renowacji powstała jako inicjatywa lokalna, polska, po to właśnie, aby też zaadresować ten cel. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność modernizacji energetycznej budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej, bo to jedno z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że wyzwaniem Unii, ale także Polski, która jest członkiem Unii, jest to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której budynki, nie tylko mieszkalne, są zeroemisyjne. To brzmi trochę jak utopia. Jak masz na ten temat zdanie? Ten cel jest oczywiście bardzo ambitny, natomiast każdy krok, który podejmiemy w celu jego realizacji, to krok w dobrym kierunku, więc absolutnie należy bardzo poważnie go traktować i każdy sukces także traktować jako sukces na drodze do zeroemisyjności gospodarki, którą także Polska zadeklarowała. Budynki są źródłem około 40% emisji gazów cieplarnianych, także bez zaadresowania kwestii budynków nie zdołamy tych celów zrealizować. A więc jest to bardzo potrzebna inicjatywa i nie rezygnowałabym w żadnym wypadku z nawet celów, które wyglądają bardzo ambitnie. W ramach inicjatywy Fala Renowacji występują firmy, które nie reprezentują jednego sektora albo jakiegoś typu aktywności, co jest dowodem na to, że występujemy w możliwie szerokim zakresie, takim systemowym zakresie, jeśli chodzi o budynki, bo wiemy, jak ważna jest właśnie ta kompleksowość. Chcemy, żeby wywołać taki efekt w postaci przeprowadzania 3% modernizacji budynków w Polsce rocznie. Jak również chcemy, żeby te modernizacje, które są modernizacjami tak zwanymi głębokimi, o których w innym odcinku rozmawialiśmy, też w dalszym ciągu się mocno podnosiły. Jako członkowie inicjatywy bardzo mocno wierzymy w to, że poprzez takie grupowe, zespołowe występowanie, podniesiemy siłę naszego głosu wtedy, kiedy mówimy o oddziaływaniu na rządzących, na całą infrastrukturę publiczną. Mówiąc w skrócie, na decydentów, którzy tą naszą inicjatywę będą w stanie ubrać w jakiś system i wzmocnić dalej. Dokładnie tak, natomiast szczególną cechą naszej inicjatywy, Fali Renowacji, jest to, o czym wspomniałeś, że adresujemy w kompleksowy sposób modernizację energetyczną budynku, czyli członkami inicjatywy są zarówno firmy, które zajmują się kwestiami związanymi z izolacją, jak i mechaniką budynków, ale także oświetleniem. Czyli chcemy podchodzić do tego tematu w sposób kompleksowy. Ja akurat reprezentuję firmę Knauf Insulation, która jest producentem izolacji. Bardzo ważne, my często mówimy o tym, że mówimy o ociepleniu budynku, tak naprawdę chodzi nie tylko o ocieplenie, ale o izolację. Ale jeszcze raz powiem w sposób bardzo neutralny, że to jest tylko jeden z elementów, które całą tą termomodernizację budynku wspierają. Znowu, grupowy głos, silny głos, większe oddziaływanie, na to bardzo liczymy. Liczymy, że w ramach tej inicjatywy będziemy mieli coraz większą grupę zrzeszonych, dobrych, solidnych firm, które dbają o ekologię, które dbają o ekonomię, które dbają o lepszy świat.